Myślę, że jak każda kontuzja, akurat tutaj ta kontuzja, jak zerwanie więzadeł krzyżowych, jest czasochłonna. Niestety pewnych terminów się nie przeskoczy, chociaż nie wiadomo, jakby pracował ciężko. Te tkanki muszą się przebudować i wszystko musi się zagoić. Dlatego też tak długo. No, na pewno w pewnym stopniu oczywiście, że był to ciężki czas, no bo nie mogłem grać, też ciężkie chwile przeżywał zespół w pewnym momencie. Taka bezsilność trochę z boku, patrzenie. No ale starałem się skupić na tym, żeby być gotowym na nowy sezon. Wierzyłem w to, że to będzie sezon w Ekstraklasie. No i tak się stało. Zawsze gdzieś tam podbudowany byłem po zwycięstwie, starałem się przyjeżdżać na mecze tutaj w Mielcu, więc na pewno to, wtedy to była dla mnie jakaś odskocznia. Później trener Gąsior zaprosił mnie, można powiedzieć, trochę tak też na ławkę, więc też to był jakiś, byłem w tym rytmie meczowym, powiedzmy, przynajmniej mentalnie. Byłem na ławce, mogłem się poczuć tak częścią drużyny w trakcie meczu, więc na pewno to bardzo fajna sprawa. Zagrałeś teraz kilkanaście minut z Górnikiem Łęczna, wcześniej 90 minut w drugim zespole. Czy możemy już powiedzieć, że wszystko jest na pewno w porządku z twoim zdrowiem? Tak, oczywiście, ze zdrowiem jest wszystko w porządku. Lekarz to potwierdził już dwa razy, więc na pewno tak jest, ale pracuję cały czas dalej. Nie spoczywam na laurach, także lekarz powiedział, że jest ok. Wiadomo, że proces powrotu po takich kontuzjach to nie jest kilka miesięcy, tylko nawet rok, półtorej. Tak naprawdę taki przebudowy tkankowej. Tak? Oczywiście jestem na 100% gotowy do grania, no ale cały czas muszę pracować, dobrze się rozgrzewać oczywiście, tak? Więc myślę, że w tym momencie jestem na 100%, tak? Ale cały czas pracuję też nad sobą. To kiedy zobaczymy cię od początku? Wiem, że to nie jest pytanie do ciebie, ale jak się czujesz? Kiedy myślisz, że już będzie ten pierwszy raz? No to tak jak powiedziałeś, to nie pytanie do mnie. Ja na razie trenuję na 100%, jestem gotowy, jestem do dyspozycji trenera. Teraz mamy sparring, mam nadzieję, że coś się uda zagrać więcej. No i zobaczymy później. No myślę, że fajnie, bo gdzieś tam ta rywalizacja na pozycji stopera będzie dobra. Wrócę ja, wróci Bożydar, wróci Flisu teraz. Myślę, że na pewno będzie to procentowało i podnosiło poziom naszej gry, więc tak jak zaczynałem, pytanie nie jest do mnie, ale na pewno dam z siebie wszystko, żeby to się stało jak najszybciej.